młodzieżowej drużyny pożarniczej w Rosowaczu. Wraz z moimi przyjaciółmi pokażemy Wam, jak przeprowadzić badanie wstępne. Jest bezpiecznie. Ratownik sprawdza, czy jest bezpiecznie. Ratownik przeprowadza wywiad z poszkodowanym. Ratownik prosi o zabezpieczenie głowy. Ratownik sprawdza korpus. Ratownik sprawdza kończyny górne. Ratownik sprawdza miednicę. Ratownik sprawdza kończyny dolne. Kuba, proszę zadzwonić pod numer 112. Ratownik prosi o zadzwonienie pod numer 112. Dzień dobry, z tej strony Jakub Pawlo. Jesteśmy na ulicy Łąkowej. Jesteśmy na ulicy Rosowacz 69. W straży jest jeden poszkodowany i boli go lewa noga. Ratownik przekazuje... Raz, dwa, trzy. Ratownik ułoży w pozycję bezpieczną poszkodowanego. I tutaj młodzież nasza pokazała, że rzeczywiście udzielanie pierwszej pomocy nie jest to jakaś tam wielka i ciężka sprawa. Każdy się może tego nauczyć. Myślę, że gdyby przyszła taka potrzeba, to oni spokojnie mogą udzielić pomocy.